Numer 10. Bardzo proszę panią przewodniczącą Elżbietę Mitkę o referowanie. Dotyczy to przyznania funduszu na budżet dzielnicowy w kwocie 17 850 zł realizatorem Unii Ośrodków Kultury. Chciałam się nadmienić, że w ubiegłym roku mieliśmy prawie 2000 na dożynki, w tym roku mamy dużo mniej. No zobaczymy, jak to będzie, jeżeli będą ceny szły w górę, tak jak i ten mały płynący wstępie, to pewnie tych dożynek nie będzie. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienia Rada Dzielnicy 18 Nowa Huta przydziela środki na publiczne wydarzenia kulturowe. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Ciężar. Tutaj pani radna mówi, że jest mała kwota i że możliwości nie odbyć. A zawsze było tak, że myśmy dawali 5 tysięcy, a resztę pozyskiwaliśmy od sponsorów. No to tutaj nie dało się pozyskać od sponsorów, to że nie chciałam tak, żeby tego nie znaczy ja... Ja pierwsze słyszę, żeby dożynki były po 5, chyba żeby pani zarządzi, ale może nie zarządzi. Może to być takie sytuacje. Może pani radna przeoczy, ja odpowiem. Ja myślę, że pani radna nie ma na myśli tego, że środków jest za mało, tylko że środki są po prostu zmniejszone w stosunku do tego roku. Tegoroczne dożynki również były sponsorowane, bo tych sponsorów było wskazanych trochę odnośnie tych dożynek i dopłacili do organizacji tejże imprezy, bo bez nich ta impreza nie byłaby możliwa. No i myślę, że w przyszłym roku również znajdą się sponsorzy, którzy do tych dożynek dopłacą nam środki finansowe. Podobnie było z imprezą Dzień Sportu, gdzie także byli sponsorzy, którzy dopłacili nam do tej imprezy, bo tak żebyśmy nie mogli zrealizować takiego Dnia Sportu, jaki był przewidziany w środkach przyznanych przez radę dzielnicę. Ktoś jeszcze w dyskusji? Dziękuję, zamykam dyskusję. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania druku nr 10. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę na druku nr 10.